Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara, Kuba, mama Patrycja, tata Piotr. Klara ratuje uwięzionego policjanta, a Kuba próbuje złapać włamywacza. Jest piękna, słoneczna sobota. Klara i Kuba bawią się na podwórku. A mama z małą Laurą siedzi sobie na ławeczce. Mamusiu, możemy zaprosić do nas Anię, żeby się ze mną i Kubą pobawiła? Byłoby nam dużo weselej. Niestety to niemożliwe. Nasi sąsiedzi pojechali na weekend w góry, a mama Ani prosiła, żebyśmy z tatą mieli na oku ich dom. Dała mi też klucze do domu, żeby podlewać kwiatki. Koda. Oj, pewnie moje maleństwo jest głodne. Muszę iść do domu nakarmić Laurę. Idziecie ze mną, czy zostajecie? Zostajemy na podwórku. Dobrze, tylko nigdzie nie odchodźcie od domu. Dobrze, mamusiu. Kuba, rozhuśtasz mnie mocniej? Proszę. No dobra, ale później ty mnie, okej? Okej, zobaczymy, kto ma więcej siły. Na pewno ja. Przecież chłopaki zawsze mają więcej siły. To teraz kolej na mnie. Klaro, na co czekasz? Miałaś mnie rozhuśtać. W tym czasie Klara zauważyła coś bardzo niepokojącego. Kuba, spójrz! Do naszego sąsiada chyba ktoś próbuje się włamać przez okno. Cii, mów ciszej, bo go spłoszysz. Chodźmy szybko powiedzieć naszej mamie. No co ty, nie ma czasu na takie rzeczy. Musimy działać szybko. To co chcesz zrobić? Na szczęście mam ze sobą telefon. Zadzwonimy na policję, która złapie złodzieja. Jak dobrze, że masz ze sobą telefon. W takim razie dzwoń szybko. Już wykręcam numer na policję 997. Dzień dobry, tu posterunek policji. W czym mogę pomóc? Dzień dobry, u naszego sąsiada, który jest na wakacjach, włamał się złodziej. Proszę szybko przyjechać. Dobrze, proszę powiedzcie mi, na jaką ulicę mam wysłać patrol? Kuba podał swoje dane, a pan policjant obiecał, że wyśle patrol najszybciej jak się da. Faktycznie nie kłamał. Policja błyskawicznie zjawiła się na szybkim motocyklu. To wy dzwoniliście w sprawie włamywacza? Tak, to my. Proszę pana, to tam. Do tego domu włamał się złodziej. Wszedł przez okno. Rozumiem. Dobrze, w takim razie czekajcie tutaj. Absolutnie nie podchodźcie bliżej, a ja idę obezwładnić włamywacza. Proszę zaczekać, tu są klucze do domu. Pani sąsiadka dała jej naszej mamie, żeby podlewała kwiatki. Dobrze, w takim razie powinno pójść mi sprawnie. Ruszam na akcję. Uff, jak dobrze, że mama zostawiła te klucze na ławce. Pan policjant bardzo powoli podszedł do wskazanego domu. Otworzył cichutko drzwi. Jednak włamywacz był bardzo przebiegły i czuły na hałas, bo od razu usłyszał dźwięk otwierających się drzwi. Ups, chyba ktoś wchodzi, muszę się schować. Wcześniej jednak rzuca na podłogę krzesło i kilka innych drobnych rzeczy. Policjant bardzo ostrożnie wchodzi do środka. Niestety nie zauważa krzesła, potyka się o nie i przewraca. Ajdź, chyba złamałem rękę. Strasznie długo to trwa, nie sądzisz? Masz rację. Kuba, spójrz! Złodziej wychodzi z domu! Ale jak to? A gdzie pan policjant? Klara, nie ma czasu na myślenie. Idź zobacz, co u pana policjanta, a ja będę śledził włamywacza. Dobrze, idę, a ty proszę uważaj na siebie. Nie martw się, będę uważał. Klara biegnie do domu sąsiadów,
i zauważa coś bardzo niepokojącego. Co on panu zrobił? Już pana rozwiązuje. Dziękuję ci bardzo. Ależ mnie podszedł ten złodziejaszek. Niech się pan nie martwi. Kuba za nim pobiegł. No to ładnie. Niezłą kolekcję ma ten włamywacz. Oj, chyba sam sobie z nim nie poradzę. Muszę zadzwonić po wsparcie. Halo, policja? Tak, policja, słucham. Nazywam się Kuba i złapałem złodzieja. Ale jak to złapałeś złodzieja? Powiedz mi, gdzie teraz jesteś. Proszę pana, złodziej poszedł tam, w tamtą stronę. Dobrze, musimy czym prędzej ich dogonić. A czy mojemu bratu grozi jakieś niebezpieczeństwo? Miejmy nadzieję, że nie. Oho, dzisiejsza zdobycz przyniesie mi troszkę pieniążków. Mam nadzieję, że szybko uda mi się to sprzedać. Gdzie ta policja? Za chwilę włamywacz pojedzie i na pewno go nie złapią. Uff, na szczęście przyjechała. Zdążył pan w ostatniej chwili. Złodziej pakuje skradzione rzeczy do samochodu. Nie martw się, teraz na pewno nam nie ucieknie. Stać, policja! Proszę się nie ruszać i położyć ręce na masce samochodu. Dobrze, tylko proszę nie robić mi krzywdy. Poddaję się. No niestety, nic innego panu nie pozostaje. Kuba, jesteś! Martwiliśmy się o ciebie. Widzę, że o wiele lepiej poradziłeś sobie z tym włamywaczem niż ja. Szacunek. To nic takiego, naprawdę. Ja tylko go śledziłem. Obydwoje wykazaliście się niesamowitą odwagą i sprytem. Czy wszystko w porządku? Tak, tak. Dzięki tym dzieciaczkom wszystko dobrze się skończyło. Za wyjątkową czujność zasługujecie na medal. Kuba, a może ty w przyszłości zostaniesz policjantem, a ja policjantką? Czemu nie? Ściganie złodziei jest bardzo interesujące. Dobrze, dziękuję za informację. Przed chwilą odebrałem telefon od dyżurnego policji, że dzwoniła wasza mama, która chciała zgłosić wasze zaginięcie. Ojejku, szukała nas. Prosiła, żebyśmy nie oddalali się od domu. No tak, to teraz nam się dostanie. Nie martwcie się, wasza mama już wie, że jesteście bezpieczni, a teraz zawieziemy was do domu. Pojedziemy na motocyklu? Dokładnie. Hurra! Trzymasz się mocno? Tak. Dobrze, w takim razie jedziemy. Jak? Podobało się? Było super. Gdzie wy się podziewaliście? Martwiłam się o was ogromnie i nawet już na policję dzwoniłam. Mamusiu, zaraz ci wszystko dokładnie opowiemy. Pewnie coś nabroiliście, tak? Absolutnie nie. Pani dzieci uratowały mi życie i w dodatku złapały groźnego przestępcę. Co takiego? Mamusiu, ja jednak już nie chcę być strażakiem. Wolę zostać policjantem. A ja to jeszcze pomyślę, kim chcę zostać. Policjantką czy modelką? No dobrze, a może panowie policjanci wejdą na herbatę i ciasto i coś więcej opowiedzą, co to się dzisiaj wydarzyło? W sumie to jesteśmy już po służbie, więc chętnie. W takim razie zapraszam. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!